Ależ tego paskudztwa tutaj lata. Dzień dobry. W kolejnym odcinku z cyklu Nauka w czasach zarazy przyjrzymy się owadom i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy aby nie są to istoty z innego świata. Film dedykuje Aurelii w tym wyjątkowym czasie życia. Niech geniusz stwórcy nigdy Cię nie opuszcza. Oczywiście zapraszam wszystkich. Owady. Jak one nas irytują. Ale przecież nie lubimy też myszy, szczurów. Wielu nie cierpi żabia, szczurek, węży, a nawet gawronów i gołębi, które obrażają nasze uczucia religijne, obsrywając nam samochody. Jednak awersja odczuwana w stosunku do owadów jest zupełnie innego kalibru. Możemy lubić lub nie wiewiórkę, żółwia czy ośmiornicę, jednak nie odmawiamy im cech przynależnym istotom żyjącym i czującym. A nawet poczuwamy się w pewnym sensie do przynależności do wprawdzie dalekiej, ale jednak rodziny. Ich zachowania wydają się być podobne do naszych zachowań. Tymczasem owady postrzegamy jak jakieś istoty z innego świata. Co dziwne, zwierzęta, które jeszcze bardziej odbiegają od nas cechami budowy, jak dżdżownice czy ślimaki, nie są odbierane tak negatywnie. Taki ślimak na przykład sprawia wrażenie obdarzonego nawet pewnym swoistym dostojeństwem i godnością, jak sobie tak powoli pełznie. A przecież mamy z owadami więcej wspólnych cech niż nam się wydaje. Budują nas te same pierwiastki, z których najważniejsze węgiel, tlen, azot i wodór, tak zwane biogenne, dzielimy ze wszystkimi istotami żywymi, nawet roślinami i bakteriami. Mamy budowę komórkową, te same procesy życiowe. Oddychamy, odżywiamy się, rozmnażamy się płciowo. Cechy dziedziczne, podobnie my, jak i one, zapisane mamy w łańcuchu DNA. I nawet plan budowy, choć generalnie odmienny, ma wiele wspólnych cech. Jakiś tam korpus, jedna głowa, kończyny bądź odnóża, różne ilości, one 6, my 4, ale jednak. Para oczu, jakiś tam zwój mózgowy w głowie, większy lub mniejszy. Dwuboczna symetria, więc mamy lewą stronę taką samą jak prawą. No kurczę, prawie bracia, a jednak brrohyda. Dzieciom ten odstręczający wizerunek owadów ocieplany jest przez postacie z bajek. Ale czy rzeczywiście te postacie to owady? Uśmiechnięta buźka, ba, z ząbkami nawet. Rączki i nóżki. Typowy człowiek, tyle tylko, że ze skrzydłami. Chyba bardziej anioł niż owad. Z takich przekazów wynika więcej szkody niż pożytku, bo tak się składa, że obraz świata odciśnięty w dzieciństwie jest bardziej trwały, niż bylibyśmy w stanie sądzić. Ludzie z mojego pokolenia, wychowani na serialu Czterej Pancerni i Pies, wciąż patrzą na II wojnę światową oczami Janka i Gustlika, co z prawdą historyczną nie ma wiele wspólnego. I później ja na biologii, czy pan Zbyszek na historii. Musimy to wszystko przywracać na właściwe tory, a z góry jesteśmy skazani na porażkę, ponieważ nie stoi za nami potęga i bogactwo machiny show biznesu, a co najwyżej Ministerstwo Oświaty, które najczęściej przeszkadza, a nie pomaga. Ale do rzeczy. Więc skąd ta awersja i obrzydzenie do owadów? Przychodzą mi do głowy dwie przyczyny. Pierwsza to zupełnie odmienna filozofia budowy ciała. Nie bez powodu twórcy wszelkiej maści filmowych monstrów, tych najbardziej ohydnych i odrażających, czerpią z tych stworzeń pełnymi garściami.
Ta ich konstrukcja, podobnie zresztą jak wszystkich stawonogów, więc pająków, wijów, skorupiaków, jest dla nas tak dziwna, egzotyczna, że kojarzy się nam raczej z jakimiś technicznymi tworami, ponieważ jest w pewnym sensie odwrotnością naszej. My, jak wszystkie kręgowce, a więc ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, mamy wszystkie części miękkie, jak mięśnie, ścięgna, nerwy, naczynia krwionośne, rozpięte na leżącym wewnątrz szkielecie, a wszystko to pokryte z reguły miękką i elastyczną skórą. Jak widać, na tym plasterku uciętym z ludzkiej nogi, splastyfikowanym i wystawionym na ekspozycji Bodyworks Gintera von Hagensa. Znajdujące się wewnątrz kości połączone są ruchomo za pomocą stawów, więc kończyna może się zginać, co przy okazji prowadzi do wyraźnie widocznej zmiany kształtu mięśni i skóry. Tymczasem w przypadku stawonogów wszystko, co miękkie, jest w środku, pokryte sztywnym pancerzykiem, czyli szkieletem zewnętrznym. W takim razie zginanie i wzajemny ruch poszczególnych fragmentów ciała musi zachodzić właśnie dzięki ruchomym połączeniom sztywnych struktur pancerzyka, stawom widocznym na zewnątrz. Może się to kojarzyć ze średniowieczną pełną zbroją. Może też sprawiać wrażenie kosmicznej technologii, wszak to nic innego jak egzoszkielet. Jeśli do tego dołożymy wszelkie zewnętrzne dodatkowe wypustki, jak od noża gębowej czułki, to mamy pełny obraz istot będących jak gdyby odwrotnością nas samych. Drugą przyczyną, która pogłębia naszą niechęć do owadów, jest ich szybkość. Owady wykonują tak szybkie ruchy, że nasz wzrok i ogólnie cała percepcja za nimi nie nadąża. W związku z tym ruch owadów jest postrzegany jako zupełnie bezsensowny i chaotyczny. Nawet tak dostojne owady jak pszczoły i trzmiele. Czy jesteśmy w stanie dostrzec, że te owady robią na tym kwiecie jakieś sensowne rzeczy? Że tam się coś odbywa konkretnego i precyzyjnego? Albo muchy. Jest jakieś bzykanie, ale po co, na co, o co w tym chodzi? Motyl trzepocze skrzydłami, aż dziw bierze, że on w ogóle leci, tak chaotycznie to wygląda. Ale jeśli spowolnimy ruchy tych owadów, na przykład 20-krotnie, okaże się, że są całkowicie podobne do naszych. Celowe, precyzyjne, skoordynowane, jak gdyby przemyślane. Spójrzmy tutaj na tę pszczołę. Nie przeciska się na chybił trafił do każdego kwiatu. Najpierw sprawdza, czy kwiat był odwiedzany, czy nie. Ewentualnie jak dawno. Ma na to jakiś swój sposób. Podobnie trzmiel. Żadnych zbędnych ruchów tutaj nie ma. Te ruchy są obliczone na to, żeby stracić jak najmniej energii. Przecież owad w locie tej energii traci bardzo dużo. Popatrzmy na języczek tego trzmiela. Jest tak długi, że owad ten może korzystać z kwiatów, które są zbyt głębokie dla pszczół. Kwiat i trzmiel tworzą idealnie dopasowaną parę. Spójrzmy, co za precyzja. Pszczoła zawisa w powietrzu. Zmienia kierunek, sprawia wrażenie, jakby się zastanawiała. Robi toaletę, oczyszcza czułki i dopiero przystępuje do pracy.
Ta praca zależy od tego, czy jest zbieraczką nektaru czy pyłku. Jeżeli zbiera nektar, pobiera go długim na kilka milimetrów języczkiem i przechowuje w wolu. Zbieraczka pyłku upycha go w specjalnych koszyczkach na ostatniej parze odnóży. Tutaj pyłek jest żółty. Tutaj biały. Tutaj zaś, na żarnowcu, pomarańczowy. Spójrzcie, cała pszczoła oblepiona pyłkiem. Kwiat właśnie tego chce. Dzięki temu zwiększa się szansa na zapylenie pyłkiem od innego osobnika tego samego gatunku rośliny. Kwiat nie chce wypuścić pszczoły. Zagięte pręciki jak haki przyciągają ją i rozmazują pyłek na jej ciele. Ta pszczoła jest już gotowa. Wkrótce wróci do ula, gdzie specjalne pszczoły magazynierki odbiorą od niej towar. Brzmi, jakbym mówił o jakiejś firmie kurierskiej, ale tak właśnie, perfekcyjnie zorganizowane jest życie owadów społecznych. Motyle chyba akurat wszyscy lubią. Ale czy posądzilibyście je o to, że w ruchu ich skrzydeł jest tyle piękna i dostojeństwa? Zawisaki jak kolibry nieruchomieją nad kwiatem i długą trąbką wysysają nektar. Wspaniałe! Albo ważki. Czym różni się startująca ważka od zrywającego się do lotu, na przykład myszołowa? A z jakim wdziękiem i smakiem pochłania ten drapieżnik swoją ofiarę, jakiegoś drobnego, wodnego owada? Ważki są wspaniałymi lotnikami. Latają w tandemie nawet podczas kopulacji albo w czasie składania jaj. Ależ sympatycznie nieporadny jest ten żuk. Jakie ma kłopoty ze startem, jest jak czołg pancerny, aż dziw bierze, że w ogóle potrafi latać. Ta kruszczyca złotawka, choć wygląda okazale, również nie jest mistrzynią startu. Za drugim razem się udało. Inna nazwa chrząszczy to nie bez przyczyny tęgo pokrywę. Pierwsza para skrzydeł to sztywne pokrywy, druga para, zwinięta pod spodem, precyzyjnie się rozwija do lotu. Pomyślelibyście o tym, waląc w niego gazetą? Kowal bez skrzydły precyzyjnie nakłuwa stary orzeszek lipowy, wydobywając z niego resztki substancji pokarmowych. Te pluskwiaki to mistrzowie w wykorzystaniu pozornie bezwartościowych pozostałości organicznych. Tysiące mrówek biegających po mrowisku sprawiają wrażenie totalnej kotłowaniny. A jednak każda z nich to osobna historia,
zapisana mozolnym wysiłkiem, wzajemną współpracą i utarczkami. Pozornie chaotyczne ruchy nartników na wodzie to w rzeczywistości prawdziwy balet. Naśladują samego stwórcę, ba więcej, one skaczą po wodzie jak na trampolinie, wykorzystując napięcie powierzchniowe na granicy wody i powietrza. Nawet najbardziej znienawidzone muchy mięsne dalekie są od bezsensownego bzykania. Czy sceny na tej padlinie znacząco odbiegają od tych, jakie mogłyby rozegrać kruki albo psy? Mucha zlizuje substancje odżywcze z powierzchni padliny za pomocą ruchliwego aparatu gębowego. Nie obca jej przy tym zazdrość i złość na konkurentów. Popatrzcie na tego bzyga. Maleńki zwój nerwowy, precyzyjnie, niczym mocny komputer, steruje ruchami skrzydeł i ciała, utrzymując głowę wypoziomowaną w idealnym bezruchu. Czy aby na pewno to my wynaleźliśmy gimbal? Charakterystyczne cykanie koników polnych nie jest niczym innym jak energicznym pocieraniem ząbkowanych tylnych odnóży o odwłok. Ha, temu amantowi przydałoby się lusterko, co? Trudno lubić komary, ale nie możemy im odmówić swoistego kunsztu w lokalizowaniu i sprawnym eksploatowaniu naszych naczyń krwionośnych, w dodatku pod presją niebezpieczeństwa natychmiastowego zakończenia życia. Kłójka jest prowadzona z wielką precyzją w specjalnej rynience, a krew pod własnym ciśnieniem napełnia odwłok samicy. Teraz jest gotowa do złożenia jaj w wodzie. Gdy oglądam te spowolnione ruchy owadów, nieuchronnie nachodzi mnie dręcząca myśl. A może dla tej pszczoły czas biegnie tak, jak my to widzimy na 10- czy 20-krotnie zwolnionym filmie? Bo jak inaczej, machając skrzydłami 250 razy na sekundę, mogłaby zapanować nad precyzją ich ruchów? Może wydaje się jej, że żyje długo i powoli, a nie krótko i szybko? Czy wyrażenie wydaje się jej jest tu właściwe? Może żyje ona w swoim odmiennie płynącym czasie? Być może mam przed sobą na wyciągnięcie ręki proste wytłumaczenie największego wyzwania rzuconego naszej logice przez nowoczesną naukę zrozumienia względności czasu. Według tradycyjnej nauki, reprezentowanej przez żyjącego na przełomie XVII i XVIII wieku wielkiego Isaaca Newtona i zgodnie z naszą logiką, czas biegnie jednostajnie, zawsze i wszędzie tak samo, niezależnie od materii i sił wypełniających wszechświat.
Ten klasyczny, wygodny w myśleniu i logiczny model wywróciła do góry nogami nowoczesna nauka, utożsamiana z Albertem Einsteinem. Według niego czas absolutny, newtonowski, nie istnieje. Wcale nie płynie równo i wszędzie tak samo. Zależny jest od innych wielkości, współtworzących obraz wszechświata, masy, energii, grawitacji, prędkości, przestrzeni. Ba, może nawet wcale nie istnieje, będąc tylko złudzeniem. Jeżeli w jednych okolicznościach upłynie godzina, w innych może upłynąć tysiące lat. I to jest właśnie bariera, z którą bezskutecznie zderza się logiczne myślenie. Podobno tylko nieliczni są w stanie ją sforsować. Większość z nas wciąż tkwi w newtonowskim, absolutnym pojmowaniu czasu. A może po prostu wystarczy popatrzeć na pszczołę? Dziękuję za uwagę, trzymajcie się w zdrowiu i do następnego spotkania.